Iwona właśnie skończyła pracę. Zazwyczaj kobieta jeździ do domu autobusem, ale ostatnio, szczególnie po zmroku, przyjeżdża po nią mąż, który wciąż przebywa na przymusowym urlopie. Cześć. Cześć. Co? Wiesz co? Bolał mnie dzisiaj ząb. I szukałem proszka przeciwbólowego. Nie znalazłem i zajrzałem do twojej szafki nocnej. I znalazłem taką kopertę. Możesz mi powiedzieć, co to jest? Wiesz co, tutaj jest prawie 20 tysięcy. Powiedz mi, skąd masz te pieniądze i nie mów, że dostałaś taką premię. To trochę skomplikowane. W sobotę w naszym hotelu zmarł gość. Miał przy sobie 40 tysięcy. Okradłaś go? Daj mi powiedzieć. Wcześniej Agnieszka sprzedała mu kokainę. Gdybyśmy zgłosiły jego śmierć na policję, od razu wiedzieliby, że to ona. Dotarliby do jej brata. Musiałyśmy ukryć ciało. Nie, ale powiedz mi, że żartujesz. Nikt się nie dowie. Poza tym te pieniądze pozwolą nam spłacić długi. Iwona, czy ty wiesz, że za takie coś można iść do więzienia? Tak. Żałuję, że się w to wplątałam, ale... Nie, musimy natychmiast jechać na policję. Nie. Dlaczego? Nie mogę. To zaszło za daleko. Możemy o tym najpierw porozmawiać w domu, na spokojnie.